witamy Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Hornigach, gdzie będzie tutaj projekt ogórkowy. Jesteśmy tydzień po siewie ogórka i już mamy piękne wschody. Nawet widzimy na niektórych, że już mamy zaczątek tego liścia właściwego. Teraz przede wszystkim nawadniamy naszą plantację, utrzymujemy odpowiednią wilgotność. Jeżeli chodzi o fertygację, rozpoczniemy ją w momencie, kiedy będziemy mieli 3-4 liście właściwe. Na ten moment tylko skupiamy się na nawadnianiu naszej plantacji, no i obserwujemy też wschody, ponieważ mamy tutaj aż 4 odmiany, dlatego patrzymy, która szybciej i czy są te wschody równomierne. Temperatury mamy dość wysokie i zapowiada się, że to lato będzie dość upalne, dlatego tutaj będziemy monitorować przede wszystkim obecność szkodników, ale też pod kątem chorobotwórczym, żeby wszystko było w terminie zabezpieczone, żebyśmy ten plon, który uzyskamy, był odpowiedniej jakości i wielkości. Zachęcam do śledzenia naszego projektu. Będziemy tutaj na bieżąco relacjonować, jak wygląda plantacja i co się dzieje oraz co wykonujemy, żeby ten plon był jak najlepszy. To jest ta nowa odmiana instytutowa, ale tutaj całkiem nieźle to wygląda, jeżeli chodzi o wschody.